Do mojej służby przydzielono partnera. Gdzie jest ten żółtodziób? To ja. Gdzie jesteś? Czyżbyś była na posterunku? Cześć! Ale masz dziwną fryzurę. Wyglądasz prawie jak ja. Bo co, bo też nie mam cycków? Bo mam koka. Dobra, to było lepsze. Słuchaj, dzisiejszego dnia czeka cię służba w naszym pięknym mieście Brighton. Wiesz czemu jest Brighton? Bo jego nazwa jest pod lampą, więc jest ja... Ej, co z... Stop immediately! I have kids! Don't shoot! Ma dzieci? O, to tym bardziej! Byłeś pierwszy, zabrałeś mi fraga. Szybko poszło, że nie wyszliśmy z posterunku. Popatrz, mamy tutaj kolesia, co on zrobił nie tak? Jest po czasie. Nie no, ma napis valid, jest okej. Zaparkował na chodniku, musisz mu za to dać mandat. Serio? Mam być taką szmatą? Jesteśmy typowymi policjantami, trzeba się przypić do wszystkiego. Dawaj tu mandat. Kto by zrzucił śmieci? O, śmieć Ej, tutaj śmieć pływa, co jest? Co? Kacper! Czy ty masz halucynację? Co jest? Dlaczego tutaj śmieci pływają w tym? A może to jest człowiek? Nie wiem, czy ty widzisz arkę do tego, co tam się dzieje, ale wystaw ten mandat! Nie mogę, śmieci uciekają! No to co tu robi twój kanał? Halo? Ja pierdolę, Aniel. Ale co ci ten typ zrobił? Ale to są... A, to jest jakiś typ? Ale... Ja, to może on jest w teksturze u mnie? Ja myślałam, że to są śmieci. Nie, to tutaj ziomek idzie normalnie. Wracam na ten posterunek, ja chcę innego partnera! Halo, szefowo! Ona spierdolnięta, dajcie mi kogoś innego! Co jest? Aniela! Chodź do mnie! O nie! To jest bardzo zły początek służby. Dobra, wracam stąd, jesteśmy przeklęci. O, o, o! Widzę to! Co robisz? Co robisz, psie? Co robisz? Hold up. Dawaj dokumenty. Show me your ID. Ziomek se przeszedł przez ulicę, tak o! Było 100 metrów od pasów? Oskarż o wykroczenie. Przejście w miejscu niedozwolonym. Oczywiście mandat, żadnego pouczenia. Komendant kazał. Musimy normy wyrobić. Mogę go obszukać. Czuję alkohol. O, no! O, ucieka mi! Aniela, ucieka mi! Ty, do koleś mi centralnie ucieka. O, już nie. BPD, stop! Police, stop! Dostał taserem! Czekaj, nałożenie kajdanek, tak byś nie będzie. Nie! Kurwa! Jedziesz na dołek. O kurde, co odkryłem? Aniela! Aniela, chodź do mnie! Co się dzieje? Chcesz się zesrać? Patrz, masz tu ziomeczka, nie? Jest wypadek, jestem jakby świadkiem tego wypadku. No i wiadomo, sprawdzamy dokumenty, ubezpieczenie, ale co jeżeli, na przykład jestem policjantem i ty masz dmuchać, ale ty nie chcesz dmuchać? Co w takiej sytuacji? No nie wiem w sumie. Patrz, to jest ty na trzeźwość. To jest ty na obecność narkotyków. Co się stało? Dlaczego ty trzymasz broń? Aniela, ja nie wiem. Poczekaj, spróbuj. Jak ty to zrobiłeś? Aniela, ja nie wiem, to się samo stało. To jest na trzeźwość. Dmuchaj w gnata. Jakie głupie. Go, go, go. Co? Ja ręce do góry, oddawaj wszystkie swoje surowce! Poczekaj! A, strzelaj, jestem nietykalny! Co? Jak to? Czemu się nic nie stało? Widzisz, mam 650 tysięcy siły, a ty jedynie 300 tysięcy. Przecież ty niedawno zacząłeś grać. Jak to jest możliwe? Po prostu wyszedłem z założenia, że technologia zapewnia potęgę. Rise of Kingdoms jest w końcu strategiczną grą bazowaną na historii. Posiada masę różnych cywilizacji, a drzewko rozwoju jest bazowane na prawdziwym świecie. Przez to skupiłem się przede wszystkim na rozwoju Akademii. Badania ulepszeń militarnych zapewniły mi potęgę w starciu z wrogami. A odkrycia technologiczne z zakresu irygacji, pozyskiwania surowców oraz kamieniarstwa ustabilizowały mój wzrost gospodarczy. Co? To ma aż takie znaczenie? Oczywiście, że tak. W RTS-ach badania są niezwykle ważne. Ostatnio odegrały kluczową rolę w przejęciu terenu przez nasz klan, który dosłownie zmiażdżył przeciwników dzięki znacznie lepszemu pancerzeniu i sile ataku. Ale ty umiesz grać w takie gry. Mogę dołączyć do twojego klanu. Oczywiście! A jeżeli wy chcielibyście dołączyć do Rise of Kingdoms, to możecie pobrać je za darmo bezpośrednio z opisu, bądź używając tego kodu QA. Co więcej, z kodem ROCKTECHPOL otrzymacie specjalny bonus powitalny. Rise of Kingdoms dostępne jest zarówno na komputery, jak i telefony, dzięki czemu wasze królestwo możecie rozwijać dosłownie wszędzie i o każdej porze. Przeprowadź interwencję powypadkową i spisz protokół. Czy tu gdzieś był wypadek? Tu jest wypadek! Aniela, oni stoją w oknach! Co się stało? Aniela, chodź do mnie! Czy ty to widzisz? Co z kurwa ogrady? Weź go, przeszukaj, ja z nią pogadam. Poproszę prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Teraz sprawdzimy. Wszystko ważne. O! Ja czuję alkohol od mojego. Osoba jechała pod wpływem narkotyków! Aniela, twój był pijany, a moja naćpana. Nie, jednak mój nie, bo mój ma mały poziom chyba alkoholu. Kacper, u mnie ziomek też ma THC i amfetaminę. Dlaczego oni wszyscy jeżdżą dać pani w tym mieście? Co tu się dzieje w ogóle? Da się zbyt głośny silnik dać. Da się, ale za niego silnik to chyba nie pracuje. Faktycznie ma marihuanę tutaj. A nie, ale on ma w aucie marihuanę. Ale on nie ma ani THC, ani amfetaminy, to jest negatywny. A,
mi się pokazało, że było, chyba, że to nie to. Aniela, tam był minus, że nie ma tego. Dlaczego ona nie jest aresztowana? Co tu się dzieje? Co jest grane? Aniela, ona lata zamiast być aresztowaną. Co to jest za patologiczna sytuacja? Ja bym nie mógł być policjantem. Co się stało z moim nogą? Mati, nagrało się? Chodź to pokaż, to coś, co to było? Aniela, moja noga! Ła! Ten pojazd z syrenami tutaj dalej stoi! Ja słyszę go cały czas. Co jest? Ile można? Detektyw Chloe, znajdź własne biurko, ja pier... Jesteś najebana. Tego Morning stara się dooglądałaś, ja pier... Nie dajesz pracować innym. Dobra, sklej pizdę. Kara utraty pipi. Odblokowano wypadki radiowozu. Czekaj, to czy myśmy radiolkę odblokowali? Odblokowaliśmy radiowóz! Mogę prowadzić, proszę! Aniela, proszę nie. Proszę! Nie! Tak! Widzisz to, co ja? Kacper, nie sądziłam, że masz brata bliźniaka. Ja a też! Kacper! Nie udało się. Widziałam ten strzał, oczywiście niecelny. Kacper, nie! Nie! Przestań wierzgać, chodź tu. Nie dopadniesz mnie. Chodź to, kurwa! Gdzie jest mój radiowóz? Dawaj mój radiowóz, Aniela. Nie! Gdzie są moje jądra, Summer? Nie mam je! Czekaj, nie mogę cię... Aaaa, nup. Nie wytrzymię. Czekaj. Ktoś właśnie wyrzucił śmieci na ulicę. To ja robię go właśnie. Który to? To on? Kacper! On chciał uciekać, nie widzisz? Został pracownika Shopee PPP. Jak z Shopee, to tym bardziej, niech się pierdoli. Ja mam tutaj ten. Wóz. Gdzie masz wóz? O kurwa, masz wóz. Ja pierdolę, Aniela, już jest kolizja. Ja nieprawda. Potrąci... Ale Kacper! Potrąciłaś mnie! Nie mam mapy. Co o, tu mam się mapę. Stało? Wszystko w porządku? Wezwij karetkę? Nie można tazować osoby, która jest na ziemi. Mój ziomek nazywa się Rizzo. Serio? Tak. Co jest? Okay, karetka mnie potrąciła! Aniela! Co jest, kurwa? Czekaj, co się... Gdzie ja się stałem się? Są dwie karetki w jednej! No, poza tym ja też zamówiłam karetkę. Aniela, to jest czterokołowa karetka, kurwa! Ta gra jest opagowana. Aniela, ja nie mogę pogadać z moim poszkodowanym, bo jest w karetce. Ja pierdzielę. Tego jeszcze nie było. Przeszukuję ziomka. I wiesz, co on ma w kieszeni? Nie mam pojęcia. Słuchaj, uważnie. Namoczone rodzynki. Wiesz co, pierdolę. Ona i tak nie ma szans na Nie! Nie masz szans na przeżycie. Na bombach! Jeden. I dwa. Dwa? Zagapiłam się, sorry. Aniela, on dymi. Ale dymy, aferki news. Ej. Co ty robisz? To ten? Nie! Który? Poczekaj, zatrzymaj się. Fuj, to mam. Idę kurwa na piechotę. Dobra, słuchaj, Kacper. Ty masz nogi, ja mam wóz. No i co? No i co? Ej! Jezus, skoka, ty jesteś bezużyteczna! I koleś jeszcze wysiadł! Czekaj, idę kurwa złożyć raport na siebie! Czy tego po... Aniela, ty go potrąciłaś! Aniela, co ty kurwa robisz? To już są trzy auta, Aniela, to jest karambol! Dobra, ja trzymam cię w chuju, jadę do granicy mapy! Wow! Dobra, gadam z nią, nie potrącaj mnie teraz. Gdzie jesteś? Na skrzyżowaniu. Mierzę prędkość. Zbierz moją. Nie da się! Popatrz, ten kolej stanął za blisko przejścia dla pieszych. Ja pierdolę, Aniela! Dostałaś go na 10 sekund! Zagapiłam się na samouczek. Ej, przejechał na czerwonym świetle. Dawaj, goń go. Kacper, teraz nie wyjdziesz. Co ty zrobiłeś? Kapi, co ty zrobiłeś? Ja nie dotykałem gazu, Aniela, ty mnie wypchnęłaś w niego! Co się stało? Co się stało? Mam prędkość 800 na godzinę. Co? Szybko przyjdę. Co? Wiruję mną. Co jest? Jak to zrobiłaś? Ja nie wiem. Aniela, u mnie ty jesteś na miejscu. Nie ma, może wyjdę. Nie da się wyjść. Nie prowadzisz, kurwa. Widzisz, że to nie jest dla ciebie. Z Tucsonem nigdy się tak jeszcze nie działo. Serio, nie dostajesz już żadnego pieprzonego radiowozu. A ja jestem ciekaw, co się stanie, bo twój tutaj dalej stoi. Ja sobie do niego wsiąść. Może mnie wyrzuci do ciebie? Wróciłam! Co to miało być? Nie wiem, ale to było straszne. Dobra, Aniela, ścigamy się do końca ulicy. To może od tej linii? Od linii, dobra. Dlaczego to jesteś szybsza? Ło, kurwa! Co się stało? Pierdolę!
podoba się we mnie, zrzuć mnie z tego płota! No pyta ty! Szkoda, mienia publicznego! Nie, no zrzuć mnie stąd! Czekaj, muszę wyjść. Nie, no nie wy... No nie wytrzymam. Czy zna pan powód zatrzymania? W chuju to mam, kurwa. Poczekaj, pomogę. A pomożesz mi? Popchasz mnie? Może znowu będę pod mapą. Czekaj, nie mogę. Co A. jest? Hold up. No, nie rozpędzaj się tak. Czekaj, to wszystko jest pod kontrolą, Adila. Zbliża się do ciebie ramię sprawiedliwości. Ktoś gotowa? Wow. Wiesz co? Chodź, znajdziemy ci nowy radiowóz. A weź poczekaj, a weź wsiądź na chwilę. Ja chcę coś sprawdzić. Nie. To poczekaj, moment. To ja to sprawdzę sam. No, nie wytrzymam, kurwa, jak to się dzieje? Weź mnie, odepchnij na koła. Czekaj, bo mamy problem. Co się stało? Twój radiowóz został zniszczony. Gówno prawda! Wszystko w nim porządku! Kurwa! Jadę z stówę prawie? Ja już tak! Ja też? A, jakie panowanie nad samochodem jest ciężkie! Jak cię obróciło? Fidget spinner! Jak to działa? Przecież to jest patologiczne! Zróbmy to jeszcze raz, proszę! Czekaj, co mi robię? O kurwa! O kurwa! To nie jest do twojej służby! Opuściłaś rejota, ja utknąłem na parkowacie! Rozpędzamy się do setki i walimy w siebie. 70. Jeszcze raz! Nie! No nie zrobimy tego! 80. 90. Teraz ty puść trochę z gazu. Uwaga! Myślałam, że na budynek cię wrzuci! Bo tak blisko! Koła w moją stronę, a ja w twoją. No i co? I gaz. Wow! Ej, to jest najlepsza zabawa na świecie, nie? Autentycznie. O kurde, tego jeszcze nie grali. Czego? Czy ta pani u ciebie też siedzi i jedzie? Co? Nie, ona chodzi. Nie, ona siedzi i jedzie. Ona chodzi. Nie, Kacper, ona siedzi i jedzie. Aniela, ona chodzi, to się nazywa chodzenie. Tak. Czekaj, może teraz zacznie chodzić. Aniela! Dlaczego ona uciekała? Aniela! No ja pierdolę! Zapomniałam, że nie mogę strzelać z ludzi! Oj, no mi się też tak zdarza, wiesz? Naprawdę. Czekaj, tu jest świeży wypadek! O, nie jest pod wpływem THC. Aniela, ja rozumiem, żeby mieć nóż, ale ona ma kurwa dwa noże przy sobie! Czy posiadanie noża jest nielegalne? Ale kurwa dwóch? Czekaj, muszę jej samochód sprawdzić. Ona nie ma fotela w tym samochodzie! Aresztuję ją, w dupie to mam. Zawołałam jeszcze dwie karetki, ciekawe się przyjadą. Ja właśnie też! Okej! Okay. Jak tu jest głośno, ja nie wytrzymam! Ale mnie to irytuje, jaka ta gra jest broken. No jedźcie, nie stójcie tak! I tu jeszcze... Aniela, i tu jeszcze stoją trzy holowniki z tyłu! Cztery! Co? Cztery holowniki! Czy ty naprawdę strzelasz? Na kogo ty strzeliłaś, Aniela? Ale ja nikogo nie strzeliłam, tylko twój samochód! Dopuściłaś się policyjnej brutalności na policji. Wiesz co, ja mam gdzieś tą grę. Starczy na dzisiaj. Co, jak najlepszy autor, dziękuję. Tak samo jak dziękuję Rise of Kingdom za sponsorowanie tego odcinka. Jeżeli chcielibyście spróbować tego niesamowitego RTS-a i przy okazji dołączyć do mojego polskiego klanu, to możecie korzystać bezpośrednio z kodu QR bądź z linku w opisie. Gorąco zachęcam do gry, ponieważ dosłownie całe święta w niej przegrałem i szczerze z całego serca mogę polecić.